Dla polskich firm oznacza to duże zawirowania i niepewność spowodowaną tym, że w przypadku braku porozumienia, czyli tak zwanego hard Brexitu, zmieni się w ciągu bardzo krótkiego czasu bardzo dużo. Po prostu de facto zmienią się zupełnie okoliczności prowadzenia biznesu z Wielką Brytanią i dla polskich firm jest to wyjątkowe ryzyko w tym momencie. Pojawią się kontrole, cła, kwestie logistyczne, różnego rodzaju formalności dodatkowe, certyfikacje, zezwolenia, czyli to, co jest znane eksporterom z handlu zagranicznego poza Unią Europejską, nagle z dnia na dzień stanie się także z Wielką Brytanią. Branża transportowa jest obarczona jednym z większych ryzyk, dlatego 23% około wszystkich ciężarówek, które jeżdżą w Wielkiej Brytanii z 2 milionów, to są ciężarówki polskie. Dlatego można powiedzieć, że dla polskich przewoźników jest to krytycznie istotny element ryzyka i dla nich wszelkiego rodzaju kwestie prawne i uregulowania w zakresie transportu, przewozu, no z dnia na dzień staną się dużym ograniczeniem biznesowym, które może spowodować, że część z nich po prostu zrezygnuje z tego rynku.